Dobrze. To witam wszystkich serdecznie na naszym spotkaniu tutaj comiesięcznym spotkaniu z Buddhist Society of Western Australia i przyjaciółmi. I dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Upasika Viveka. Upasika to oznacza w Pali takiego świeckiego praktykującego, który jest bardzo oddany dhammie. I tutaj właśnie Viveka jest szczególnie w tym kontekście właśnie adekwatnie się tutaj wpasowuje, ponieważ już od ponad 20 lat praktykuje w odosobnieniu. Właśnie w takim miejscu, które teraz się nazywa Khemavara, Sanktuarium Khemavara. Jest to, po prostu wykupiła taką część ziemi, na której jest właśnie sanktuarium, że żadne dzikie zwierzęta nie mogą tam zostać skrzywdzone. Także jest to takie schronienie dla zwierząt tam, co tam zamieszkują właśnie w południowo-wschodniej Australii. I od ponad 14 lat jest na 8 wskazaniach, czyli w zasadzie jest ascetką, tak jak można powiedzieć, jak mniszka. I właśnie, jak sobie możecie wyobrazić, jest to dość niesamowite, żeby być świeckim człowiekiem, a jednocześnie mieć takie oddanie dhammie i właśnie przez tyle lat już praktykować tak ascetycznie. Jest właśnie podąża za naukami Buddy oraz Ajahna Brahma, Ajahna Brahmali. I dla mnie też jest szczególnie istotna, ponieważ właśnie 3 lata pomagała mi bardzo jako mentorka właśnie na mojej drodze Dhammy. No i po prostu ma bardzo duże wglądy, naprawdę wspaniale. Właśnie mówi o Dhammie, łączy właśnie taką mądrość z takim ciepłem w przekazie, także będziecie mogli tego doświadczyć. I właśnie sam bardzo, bardzo dużo skorzystałem z jej nauk, także stwierdziłem, że super będzie, jeżeli będzie mogło więcej osób skorzystać. No i też właśnie Ajahn się jakby tutaj jak najbardziej był za tym, żeby Viveka tutaj dołączyła. Także jest tutaj dzisiaj z nami. Tematem właśnie będzie droga praktyki, ponieważ właśnie Viveka bardzo dużą uwagę zwraca na te praktyczne aspekty tam. Okay, so that was the introduction in Polish. So, Becca, I give the voice to you. Thank you. Thank you. It's very nice to be here. Thank you for inviting me. It's so nice to share the Dharma with you all. Thank you for coming on a Sunday morning. It's Sunday evening where I am. The sun is setting just over there, and the Great Southern Ocean is just over there. I'm looking at it. I did want to show it to you, but the directions aren't right, so you'll just have to believe me. So we're a long Okay. distance away, but Zoom makes everything possible. Okay. A więc witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj bardzo mnie cieszy, że jestem tutaj z Wami, że będę mogła przekazywać Wam Dhammę właśnie w niedzielny poranek. Jestem sobie tutaj właśnie w Australii, jak widzicie na wideo, i mam tutaj południowy ocean przed sobą. Widzę go tutaj. Chciałbym wam go pokazać, ale no, nie jest to takie proste. W każdym razie Zoom umożliwia tutaj bycie nam blisko, pomimo że jesteśmy na drugich końcach świata. So I'm sorry, Piotr, I forgot that you're translating, so I'll make them shorter bites. A więc Piotr, przepraszam, zapomniałem, że tłumaczysz, także będę teraz mówić w krótszych zdaniach. No worries, if something you can go on like that. But however you feel. Okay, that's okay. We'll see how we go. We all have good intent and we're coming from a good place and we'll do our best and we'll see what happens. A więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy dobre intencje, a jak wyjdzie, to wyjdzie. Okay, so today I wanted to talk about the path of practice as a particular antidote to being too theoretical about how we practice Buddhism. A więc dzisiaj będę chciała mówić o ścieżce praktyki, i to będzie takie antidotum właśnie na to, że czasami podchodzimy do praktyki zbyt teoretycznie. I'm very much a practitioner. I'm 95% practice and 5% study. Ja jestem właśnie taką osobą bardzo praktykującą. Właśnie można powiedzieć, że 95% czasu praktykuję i 5% poświęcam na zgłębianie nauk.
So I just want to ask now, a few of you, I can see your pictures, but is anyone frustrated about their progress on the path? Does anyone ever felt frustrated about their progress on the path? A więc tutaj chcę was zapytać, czy ktokolwiek z was czuł się sfrustrowany jakby swoimi postępami czy brakiem postępów na ścieżce? Oh, You can yes. write on Okay, the good. chat. And I can see a few nods. I imagine that this is very common because everyone that I think I've ever spoken to feels this at some time or another. A więc tutaj właśnie nie dziwię się, że kilka osób mówi, że tak, ponieważ praktycznie wszystkich to spotyka w którymś momencie na ścieżce. Oh my goodness, this is going to be challenging doing it with the translating because I'm concentrating on you and not on what I'm saying. Będzie to niemałe wyzwanie robić to z tłumaczeniem, ponieważ skupiam się na tobie, a nie o tym, co powinno mówić. Well, you have to just trust the process. Okay. So the biggest frustration that people often have is that their meditation isn't yielding results. You see this in all of the Dharma talks. People ask questions, why can't I let go? Why can't my mind be still? Etc., etc. A więc tutaj często ludzie po różnych mowach damy właśnie zadają pytania o medytację, dlaczego nie mogę odpuścić, dlaczego to nie działa, więc dużo osób właśnie doświadcza tej frustracji na gruncie praktyki medytacji. And often I find that this comes back to having the wrong idea about what the path is, and because it's a path of practice. And often people feed the intellect and they sit meditation, and that's how they practice Buddhism. I to często wynikało po prostu z błędnego postrzegania w ogóle tym, czym jest ścieżka buddyjska, ponieważ dużo osób skupia się jedynie na właśnie medytacji siedzonej i na zgłębianiu teorii Dhammy. Often people think that they just need to hear the right answer and then they'll have the insight and suffering will be gone. Ludzie często myślą w ten sposób, że tylko muszą usłyszeć właściwą jakby odpowiedź, właściwą wiadomość, i że wtedy coś kliknie, będą mieć wgląd i wszystko jakby już pójdzie naprzód. And some people think that they just haven't found the right teacher. If only they found the right teacher who could explain things properly, then suffering will be gone. Albo inaczej, że niektórzy po prostu myślą, że jeżeli znajdą wreszcie tego właściwego nauczyciela i usłyszą jego nauki, to wtedy cierpienie już zniknie. But this isn't the way it works. And I've had discussions with Ajahn Brahm about this because we're both of the same opinion. That people really need experiential learning, and so that the learning goes much deeper than just sitting on the surface of the intellect. I tutaj właśnie rozmawiałam o tym z Ajahnem Brahmem, bo mamy taki sam pogląd na to, że właśnie tutaj potrzebna jest taka nauka poprzez doświadczenie, bo wtedy to wszystko jakby wchodzi znacznie głębiej i zaczyna faktycznie działać. So the Four Noble Truths, which is really the summary of the Buddhist path, outlines the problem. So what the problem is, it's suffering. That's the first noble truth. The second noble truth outlines how it arises. The third one, how it ceases. And the fourth one is what to do to solve the problem, which is follow the Noble Eightfold Path. A więc cztery szlachetne prawdy, które są taką, można powiedzieć, esencją buddyjskiej nauki, właśnie przedstawiają to zagadnienie. Właśnie pierwszą szlachetną prawdą jest to, że jest problem, czyli cierpienie. Druga szlachetna prawda, że przyczyną, że jest przyczyna cierpienia, czyli pragnienie. Trzecia mówi o tym, że jest koniec tego cierpienia. I czwarta mówi o ścieżce, która do tego prowadzi, czyli właśnie ośmioraka szlachetna ścieżka. Has everybody heard of the Noble Eightfold Path and the Four Noble Truths? Czy wszyscy z was słyszeli o ośmiorakiej szlachetnej ścieżce i czterech szlachetnych prawdach?
I suppose they did. Yes. Yes, very Yes. good. I'm assuming you have, and if you haven't, you can ask questions at the end. I don't want to go into the theory, so I'm going to, on purpose, keep it focused on practice. A więc nawet jak ktoś nie słyszał, to może później zadać pytanie, ale tutaj właśnie nie będę wchodzić w tą teorię, tylko właśnie świadomie przejdziemy od razu do kwestii praktycznych. And so the Noble Eightfold Path is actually a path of practice. A więc ośmioraka sztandarowa ścieżka to jest ścieżka praktyki. Okay. The Buddha is called the supreme trainer of humans and gods all over the suttas. And he talks about the path of practice so you can have a well-tamed mind. Budda w suttach właśnie nazywany jest najwyższym nauczycielem ludzi i bogów. I właśnie, że naucza tych, którzy chcą praktykować, żeby jakby ujarzmić, czy tak ukoić swoje umysły. Okay. So now I'm just going to tell you a little story about somebody that I know really well. I teraz opowiem wam historię o kimś, kogo znam bardzo dobrze. You'll all recognize this because we've all experienced it in our lives, but this is a true story about someone who practices very diligently and has been practicing diligently for many years. I pewnie każdy z was się odnajdzie w tej historii, ponieważ w jakiś sposób to, czego ona dotyczy, dotyka nas wszystkich, a tutaj właśnie będzie ona o osobie, która przez wiele, wiele lat praktykuje bardzo wytrwale i tak z determinacją. Now he's in his late 40s. He has a young family, and he reads the suttas, and he studies the suttas, and he meditates. I właśnie to jest osoba, która ma ponad 40 lat, ma już rodzinę i właśnie skupia się na medytacji i na studiowaniu sutr. Except he's incredibly frustrated because he feels he's making no progress. He's learning more and more, but his meditation really isn't very good, and his frustration just keeps growing. Ja, ale niestety jest frustrowany, ponieważ właśnie narzeka na to, że nie robi postępu w medytacji, że chociaż coraz więcej wie, coraz więcej się uczy, no to jego medytacja się nie rozwija, nie jest szczególnie dobra. Okay. And so what we see, and when I talk to him, he very much has a fault-finding mind. Do you know what a fault-finding mind is? Yes. A więc on tutaj ma taki problem, że ma właśnie taki umysł, który szuka problemów, jakby skupia się na negatywnych rzeczach. So in his daily life, he really is very skilled at focusing on all the bad things. All the bad things that his wife does, all the bad things the children do, all the bad things in his work, all the bad things in the government. Bad, bad, bad. A więc w takim codziennym życiu jest bardzo wprawny w dostrzeganiu tego, co negatywne u swojej żony, u swoich dzieci, w rządzie, praktycznie we wszystkich rzeczach dostrzega to, co negatywne. Okay, and then he's even angry because his meditation is no good. And I don't know how he does it, but he sits for an hour every day, even though his meditation really, his mind is churning and it's not peaceful at all. I pomimo, że siedzi godzinę dziennie, no to, czyli nie mało, ale właśnie w medytacji również ten umysł operuje i właśnie mówi też, że jego medytacja nie idzie dobrze, czyli znowu skupia się na tym, co negatywne. And I want to say, he really does put in a lot of effort and he's very committed. But from my perspective, it's wrong effort. A więc tutaj widzimy, że on wkłada dużo wysiłku w praktykę i jest zdeterminowany, ale no niestety nie jest to właściwy wysiłek. Because what is missing in his practice are the steps 2 to 7 of the Noble Eightfold Path.
He is reading the suttas and studying in order to try and get right view. And then he's also meditating. But all those steps in the middle are really missing. I problem polega na tym, że w jego praktyce brakuje właśnie od drugiego do siódmego aspektu ośmiorakiej sztandetnej ścieżki, ponieważ obecnie jest pierwszy właściwy pogląd, no bo rozwija właściwy pogląd, bo stara się zgłębiać sutty i tak dalej, no i medytuje, czyli odnosi się to do ósmego aspektu. And so those steps are all of the things about sila. So that's right speech, right action, and right livelihood. It's right effort, and also right mindfulness. A więc te, których brakuje, no to właśnie są te dotyczące sila, czyli właściwego właściwej mowy, right właściwego speech. działania, właściwego sposobu życia. Brakuje też właściwego wysiłku i właściwej pomności. Now, one of the things about the path and all of these factors is that they're based on skills. You have to learn specific skills and develop the skills in order to be able to do them. A więc tutaj chodzi o to, że na ścieżce trzeba rozwijać pewne umiejętności, pewne jakby właśnie takie cechy, których potem możemy używać. It takes a lot of skill to be kind. Often you think it's a simple thing, but it's not. It involves all kinds of things, such as where you place your attention, how perception works, all of those things. It is a highly skilled activity. A więc tutaj tak naprawdę nawet te kwestie dotyczące sila, właśnie moralności, dobroci, bycia miłym, też wymagają bardzo dużo umiejętności, ponieważ musimy się nauczyć zwracać uwagę na pewne rzeczy odpowiednio, kierować odpowiednio naszą percepcję i tak dalej. And I think people really underestimate the necessity for skills, whereas I really see the path. And I've been practicing for a long time. It's been about skill development, always skill development. I właśnie często ludzie sobie tego nie uświadamiają. Dla mnie właśnie z perspektywy mojej bardzo już długiej praktyki właśnie, że polega ona na tym, żeby rozwijać pewne umiejętności. Yeah. And so he was blaming the conditions that he was saying it's because of the conditions that I can't meditate. And he really didn't consider that it was about that he hadn't developed the skills sufficiently. I właśnie ta osoba narzekała na to, że warunki, uwarunkowania, jego otoczenie sprawia, że praktyka nie idzie mu dobrze, gdy po prawdzie właśnie to było po prostu właśnie brak rozwinięcia tych kluczowych umiejętności. So I want to share a story just to demonstrate how the conditions are something that we have to work with. You will never have perfect conditions. And if you've developed skills to a high level, you can actually deal with all kinds of conditions. I tutaj właśnie będę chciała teraz opowiedzieć historię, która właśnie mówi o tym, że te uwarunkowania, to nasze otoczenie jest czymś, z czym musimy pracować. I że właśnie rozwijanie umiejętności odpowiednich jest właśnie właściwym podejściem, żeby sobie z tym radzić. So I, Piotr, I think in the introduction may have mentioned that Kimavara is a wildlife sanctuary. And because it's a wildlife sanctuary, I also have a lot of deer there. And because they're safe, they get to grow quite old and big. And so the bucks have great big antlers. A więc tutaj Piotrek powiedział pewnie właśnie we wstępie, że żyje w tym sanktuarium Kemawara, gdzie właśnie jest bardzo dużo dzikich zwierząt i w związku z tym, że one są tam bezpieczne, to też jest sporo tam saren czy jeleni i ze względu na to, że mogą jakby długo żyć, to się stają bardzo duże i mają wielkie rogi. And so where I live, there are also hunters, and hunters see these deer with the big antlers,
And it's a great trophy for them. So they trespass and they come in and they hunt and they kill the deer. I tam się zdarzają sytuacje, że no dla takiego łowcy to taka, no taki duży jeleń to jest duże trofeum. No i czasami właśnie łamią to prawo i wchodzą do tego sanktuarium, no i zabijają te zwierzęta. So I sometimes see them and I hear the gunshots and I see the bodies of the deer. They just cut their heads off to take away their trophy. I wtedy no, widzę bardzo przykry obraz, że właśnie oni zabijają te zwierzęta i potem odcinają im głowy, żeby mieć po prostu to trofeum. So this is quite upsetting because I love the animals and I want them to be happy and safe. But when you hear the hunters or when you see the hunters and they're coming in illegally, you know, it can be quite upsetting. I to może być bardzo denerwujące, prawda, że ponieważ ja kocham zwierzęta i specjalnie po to jest ta ziemia, żeby tam było, nie można było na niej polować, a i tak wchodzą i to robią, więc to mogłoby być bardzo denerwujące. So this is a situation where your skills count, because if you have highly developed skills, you can deal with this and it won't cause you the same amount of suffering than if you're looking at it as an untrained, with a mind untamed. I tutaj właśnie to są pewne uwarunkowania, które mogą jakby wzbudzić pewną reakcję, natomiast zmiana percepcji, perspektywy może zmienić naszą reakcję i po prostu jeżeli postrzegamy tą osobę, tego łowcę, tylko po prostu osobę, której umysł jest właśnie nieujarzmiony, niewytrenowany, no to zmienia to perspektywę. So often we are compelled to act when we have a perception that something is unjust. But in this circumstance, there was nothing that I could do, really. And if there's nothing you can do, then you do nothing. I właśnie to jest tak, że normalną reakcją byłoby gniew, ponieważ jest to niesprawiedliwe, niedobre, co tam się dzieje. Natomiast właśnie jeżeli naprawdę nie możemy już nic więcej zrobić, no to właśnie jeżeli nie możesz nic zrobić, to nic nie rób. If there's nothing you can do, being upset isn't going to help anybody anywhere. So you look at how perception works and then you see that some people think it is a good thing, some people think it's a bad thing, but really it's neither intolerable nor tolerable. A więc to jest tak, że można by się na to denerwować, ale tak naprawdę to nic nikomu nie da. Jeżeli nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to denerwowanie się już nic nie zmieni. Tutaj właśnie wtedy możemy spojrzeć na to, jak percepcja zaczyna wytwarzać nasze doświadczenie, ponieważ jakby sam proces tego, co tam się dzieje, nie jest ani jakby adekwatny, żeby go tolerować, ale też no, nie jest możliwe, żeby go... Znaczy, jest możliwe też nie popadać w nietolerancję. So if you had a fault-finding mind and all you could focus on was the injustice, the cruelty, all of the bad things, you wouldn't be able to be comfortable in that situation. But if you're able to see that there are other things, the hunters feel that this is their highest happiness, for example, and there are many other people who think that deer should be killed because they're an introduced species into our country. I to jest tak, że tutaj właśnie warto pamiętać o tym, że to my sobie wytwarzamy to doświadczenie i możemy mieć różną perspektywę, możemy właśnie mieć ten taki umysł, który szuka negatywów i myśleć, że to jest okrutne, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej, ale możemy też pomyśleć, że dla tych istot, dla tych łowców po prostu to jest największe szczęście i po prostu oni mają taką kulturę i takie mają uwarunkowania, że po prostu działają w taki sposób.
But irrespective of whether you think that it's good or it's bad, in this circumstance, there was nothing that I could do. Ale niezależnie od tego, jakby jaka jest perspektywa, czy oceniamy to jako dobre czy złe zachowanie, to tutaj najważniejsze jest to, że po prostu nie jestem w stanie już nic więcej zrobić. So it's the thoughts and how you think about this that cause the suffering. It's totally dependent on how you think about it. A więc to, czy ta sytuacja będzie wprowadzać w tobie cierpienie, czy nie, jest w 100% zależne od tego, w jaki sposób o niej myślisz. And this is a skill you have to develop, looking at things from different perspectives and not assuming that one perspective is right or another perspective is wrong. Your perception actually changes through this training and you can approach equanimity. I tutaj właśnie najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że musimy rozwinąć tę umiejętność, żeby umieć patrzeć na rzeczy z różnych perspektyw w taki sposób, żeby odpowiednio prowadzić nasz umysł, ponieważ ostatecznie żadna perspektywa nie jest tak, być po prostu nie gnąć do tego, że jest jedna prawda, tylko żeby umieć jakby właśnie zmieniać swoją percepcję tak, żeby coraz bardziej korzystne stany umysłu tworzyć. So there are many training exercises that you can do to help understand how perception works. And some of these are the things like perceiving the pleasant in the unpleasant and perceiving the unpleasant in the pleasant. And then you actually learn that how you place your attention and how you use your thoughts has a direct effect on your mind state. It's a skill. You have to practice it. I to się właśnie odnosi do takiej nauki właśnie o tym, żeby trenować swoją percepcję i trenować właśnie tę umiejętność. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby umieć dostrzegać to, co jakby nieodrzucające w tym, co odrzucające, i też żeby umieć dostrzegać odrzucające w tym, co nieodrzucające. I wtedy umiemy jakby z jednej strony dostrzec, że to właśnie nasza percepcja i nasze podejście bardzo zmienia jakby całe doświadczenie, które tworzymy, i że możemy potem świadomie kierować tą percepcją. And the Buddha talks about three classes of individuals. When he presents his training, it's at the different levels. So the first level is the worldling. That's the ordinary person who just takes what they see in the world and public opinion as being truth and reality. A więc tutaj Buddha ma taką naukę o trzech jakby rodzajach istot, i pierwszą z nich jest właśnie światowiec, i to jest taka osoba, która wszystko bierze po prostu takim, jakim się wydaje, wszystkie te poglądy, opinie po prostu przyjmuje, tak jak przychodzi, tak jakby bez większej refleksji. And the second level is the trainee or the seeker. So this is someone who has heard the Dhamma and knows a little bit about right view and starts to question these things. And they're in the process of training themselves in order to align the way they see the world with the way the Buddha saw the world. I drugim rodzajem istoty jest właśnie sikka, czyli taki uczeń, który właśnie już poznał w jakim stopniu nauki Buddy, ma już pewną dozę właściwego poglądu i właśnie jest na tej drodze rozwijania tych wszystkich odpowiednich umiejętności i zaczyna kwestionować te wszystkie niby oczywiste prawdy i podejścia i zaczyna rozwijać właśnie takie umiejętności i taki pogląd, który jest bardziej tak w duchu właśnie tego, jak Budda chciał, żebyśmy tam mieli. And the third level is that of enlightened beings, of the arahants, who actually see reality as it is. And for them, what the worldlings see as suffering, they see as happiness. And what the worldlings see as happiness, they see as suffering. So by seeing reality as it is, it's turned things upside down. I tutaj właśnie trzecim poziomem to są właśnie istoty przebudzone, arahanci, którzy mają tak, że właśnie widzą już wszystko takim, jakim jest naprawdę. I właśnie jest to nauka, że
przebudzeni arahanci, w tym, co ludzie uważają za cierpienie, oni widzą szczęście, a w tym, co normalni ludzie uważają za szczęście, oni widzą jako cierpienie. Także wszystko się odwraca całkowicie. And the Buddha gives a beautiful simile about purifying gold. And, you know, when the gold is dug out of the ground, it's full of impurities, and you go through a purification process where you remove the impurities or the defilements, and you keep refining it and refining it until it is pliable and easy to work with. And this is just like the worldling, is like the just dug out gold with lots of impurities. The trainee is someone who's in the process of refining the mind, and the arahant is the one with perfectly pure gold, perfectly pliable mind. A więc tutaj właśnie Budda daje też piękną przypowieść o oczyszczaniu złota, która porównuje właśnie proces oczyszczania złota do procesu oczyszczania umysłu, ponieważ w momencie, w którym wyjmujemy złoto takie totalnie surowe, no to tam jest pełno różnych nieczystości, grud i tak dalej. I właśnie proces polega na tym, żeby stopniowo oczyszczać je z coraz bardziej subtelnej jakby nieczystości i tak samo właśnie na tym polega praktyka Dhammy, że stopniowo oczyszczamy umysł z coraz bardziej subtelnych nieczystości i właśnie światowiec to jest ta osoba, jak dopiero co wyjęte to świeże złoto, które jest jeszcze pełne nieczystości, ten właśnie Sikha, ten uczeń jest tym, który jest w tym procesie już oczyszczania go na coraz bardziej subtelnych poziomach i przebudzony arahant to jest ten, którego to złoto jest całkowicie oczyszczone, przez co jest właśnie takie elastyczne, nadające się do wyrabiania i taki sam jest jego umysł, elastyczny i właśnie taki ma dużo możliwości. Cool. So I want to compare the spiritual path to, because we're talking about skill development, and often people think of it in all kinds of strange ways, but I want to compare it to something we're all familiar with. So either being a chef or an athlete or a musician. Okay, so with those things, if you're an athlete, you can be someone who's just beginning a sport all the way up to an Olympic gold medal winner. With a musician, you can just be picking up your instrument all the way to an absolute virtuoso. A więc tutaj chcę to właśnie podsumowując tutaj na tej ścieżce, faktycznie chodzi o to, żeby po prostu rozwijać pewne umiejętności takie duchowe i właśnie możemy to porównać do czegoś, co jest nam wszystkim znajome, na przykład właśnie od kucharza, przez atletę, biegacza, po muzyka i właśnie w przypadku biegaczy mamy osobę, która dopiero co zaczyna po prostu swoją przygodę z bieganiem po prostu mistrza olimpiad, który, wiecie, jest mistrzem świata i tak samo na przykład muzyk, który dopiero co pierwszy raz w życiu chwyta za instrument i uczy się pierwszych rzeczy po totalnego wirtuoza. So nobody, none of us ever expect that if we were to pick up, let's say, a French horn and that we would be able to play music on it. We just wouldn't even think that that is a thing. I to jest tak, że nikt się nie spodziewał, że weźmiemy jakiś instrument, na przykład, nie wiem, jakąś tam trąbkę i że po prostu ktoś od razu będzie piękną muzykę z niej wydobywał. To tak nie działa, prawda? When you pick up a French horn, first you have to figure out how the instrument works. And then you have to try and make a noise with it. And then you make nice noises with it consistently. And then maybe you can play some scales. And then maybe some music. And only then can you actually play with other people or go in an orchestra or be a soloist. I to jest tak, że no, na tym przykładzie trąbki, że na początku uczysz się w ogóle wydobyć z niej jakikolwiek dźwięk. Dopiero jak to umiesz, to uczysz się, żeby no, już tak z pewnością i tak
consistently, czyli tak, żeby już umieć cały czas to robić. Potem uczysz się różnych dźwięków, potem dopiero możesz się uczyć skal i potem możesz się dopiero uczyć grać muzykę i potem dopiero jesteś gotowy zagrać z orkiestrą czy solo. Więc to jest bardzo długi proces. So everybody knows and accepts that it takes a lot of training to get there, that you have to put in the practice, hours of practice. Każdy się zgodzi z tym, żeby z tego pierwszego etapu do tego ostatniego dojść, to trzeba bardzo dużo włożyć wysiłku, praktyki. Prawda? And if somebody thought that they could pick it up and they would be able to join the orchestra, people would think they're crazy. You know, it's like, of course you have to do training. I to, jeżeli ktoś by stwierdził, że pierwszy raz w życiu weźmie trąbkę i będzie mógł dołączyć do orkiestry, no to stwierdzilibyśmy, że jest szalony, prawda? Oczywiście, że musisz wykonać bardzo dużo ćwiczeń. And on the spiritual path, our instrument is the mind. I na naszej duchowej ścieżce naszym instrumentem jest po prostu nasz umysł. And we have to see it and understand it and know how it works and practice making it do different things. It takes a lot of time to develop all the skill levels up to that point. And all of these things are expressed by the Buddha in the Noble Eightfold Path. I właśnie ten instrument, ten nasz umysł, musimy go dostrzegać. Musimy go zacząć rozumieć i potem zacząć go trenować właśnie w rozmaitych umiejętnościach, właśnie krok po kroku, aż osiągnie ten poziom, w którym ten owoc będzie bardzo dostrzegalny. I właśnie Buddha mówi nam o tym, o tych właśnie umiejętnościach, które powinniśmy rozwijać na tej ścieżce i one właśnie wszystkie są zawarte w tej ośmiorakiej szlachetnej ścieżce. And so, like the three classes of people on the Buddhist path, we can draw a parallel and say it's like the non-musician, right? No clue. And the person who is in training and the virtuoso. It's the same, except just with a different instrument. I możemy właśnie porównać to, że tak jak są te trzy rodzaje istot, tak możemy to porównać właśnie, że tym światowcem jest ten, który kompletnie nie gra na instrumencie. Sikka, czyli ten uczeń, jest tym, który już się uczy. No i przebudzony to jest ten wirtuos, który potrafi po prostu cuda tworzyć. I po prostu naszym tym instrumentem na ścieżce duchowej jest po prostu nasz umysł. So you can see how if you believed that you should be a virtuoso or even, you know, medium or whatever, and you didn't realize that you had to do the training, you'd feel frustrated and you'd feel there's something wrong with you. But there's nothing wrong with you. It's just a dependently arisen process of training and conditioning. I to jest tak, So że... you all have hope. We all have hope. Okay. To jest tak, że moglibyśmy właśnie, jeżeli ktoś oczekuje, że od razu będzie tym wirtuozem albo że będzie na bardzo dobrym poziomie, no to oczywiście, że będzie sfrustrowany, ale to właśnie bierze się z tego błędnego postrzegania, że nie rozumiemy, że na tej ścieżce duchowej również potrzebny jest ten bardzo długi trening, żeby dojść do takiego poziomu i... I ten jakby proces jest właśnie współzależnie powstający, przyczynowo-skutkowy, że trzeba po prostu konsekwentnie jakby wytwarzać pewne warunki treningu, które potem przynoszą owoce coraz większego rozwoju. And so it's really important to align our expectations with our skill level, right? It's like expecting to play the concerto if you're a beginner. That's a recipe for frustration, but we need to align our expectations with our skill level. I właśnie tutaj po prostu esencją jest to, żeby dostosować jakby swoje oczekiwania od siebie do poziomu, na którym jesteśmy, że jeżeli dopiero zaczynamy, no to nie oczekujmy, że będziemy grać wielki koncert, tylko po prostu stopniowo musimy rozwijać te rzeczy. And if your expectations are not aligned,
then you're going to be frustrated. There'll be doubt. You'll think you're doing something wrong. You'll be looking, you know, outwards for the answers rather than right effort. So focusing in the right place. So you'll be expending effort in the wrong place. That's why this is so important to understand, so that you can actually put your precious effort in the right place that will yield the results. A więc właśnie to jest ważne, bo wtedy przestajemy tak zwalać winę na warunki zewnętrzne, czy przestajemy być tak sfrustrowani, tylko kierujemy tą wspaniałą energię naszego wysiłku na ten właściwy wysiłek, czyli właśnie na tą praktykę odpowiednich umiejętności na odpowiednim poziomie, żeby powolutku iść do przodu. And so the things that we need to focus on, really, and I in my last talk, I spoke about fostering or cultivating kindness and contentment, but I want to add skills in there. So if you just remember the three things, you have to cultivate kindness, skills, and contentment, and that's where you put your efforts into. I właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten właśnie właściwy wysiłek, co powinniśmy tak naprawdę inwestować naszą energię, nasz rozwój, no to właśnie w ostatniej mowie mówiłam, że to jest dobroć i ukontentowanie, czyli takie zadowolenie, ale chciałabym teraz dodać jeszcze jedną rzecz, czyli właśnie te odpowiednie umiejętności, czyli właśnie te trzy rzeczy, które powinniśmy rozwijać na tej ścieżce, to jest właśnie dobroć, ukontentowanie, czy zadowolenie i te właśnie umiejętności. Now, there's a lot of skill that goes into kindness, and I won't go into the details today. I'm sure that you've had other talks on Sila and all of the very specific advice and training that the Buddha gives. I just want to get you to focus on those things and to realize how fundamentally important they are to progress, that you can't do it without it. It's like if you haven't learnt how to make noise on your instrument or play the scales, you can't play the music. They're really fundamentally important things. I tutaj właśnie ta dobroć, prawda? Oczywiście ona również wymaga wielu umiejętności, żeby być tak cały czas dobrym, ale tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, ponieważ na pewno mieliście już bardzo wiele mów damy o Sila, o dobroci, o moralności, jak to wszystko w szczegółach tam wygląda. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo to jest istotne, żeby rozwijać te rzeczy, ponieważ bez nich po prostu nie da się zagrać tej muzyki dammy. To jest po prostu jakby próba jakby posiadania owoców praktyki bez właśnie rozwijania tych podstawowych rzeczy, właśnie dobroci i ukontentowania. Jest jak po prostu właśnie próba zagrania muzyki, nie umiejąc nawet wydać dźwięku, czy nie umiejąc grać skal. So while you're doing the training, you can feel good about it. Okay, I think it's very important. So when you're training for kindness, for right speech and right action and right effort, you should feel really good because they're great things. It means that you're moving further on the path. You know, the mind isn't the enemy. It's nothing to be angry with or upset with. It's just like a child or a puppy or a little monkey. It just needs to be taught in the right way so we can be compassionate to our minds. And just like with a little puppy, you just train it. You train it gently and consistently and you celebrate. I tutaj właśnie trzeba mieć odpowiednie podejście, ponieważ chodzi o to, żeby się cieszyć i jakby doceniać nasze małe sukcesy na ścieżce od samego początku, czyli na przykład kiedy właśnie rozwijamy tą sila, tą dobroć i związaną z tym właściwą mowę, właściwe działanie i właściwy sposób życia, to nawet jak robimy postępy na tych poziomach, to choć niektórym mogłoby się wydawać, że nie robią wielkich postępów, tak naprawdę robimy te postępy i przez to właśnie warto się cieszyć z tego, doceniać to. I tutaj właśnie porównajmy to do tego, że nasz umysł jest po prostu jak dziecko albo jak szczeniak, szczeniaczek albo jak mała małpka i no jakie mamy podejście do szczeniaczka? No po prostu stopniowo go uczymy nowych rzeczy i cieszymy się z jego
z jego postępów, prawda? Więc takie samo podejście powinniśmy mieć do naszego umysłu, właśnie takie cierpliwe, kochające, właśnie stopniowe po prostu nauczanie tych wszystkich rzeczy. And so just like you celebrate the little puppy learning things, and just like when you're a music student, you celebrate when you can play the scales well, so too should we celebrate when we get more skilled at being kind, when there's less ill will, when we have more peace in our life, when we are less agitated. A więc właśnie tak samo, jak cieszymy się z tego, że szczeniaczek jest coraz bardziej wychowany, czy jak właśnie ktoś, kto gra na instrumencie i umie zagrać coś, czego wcześniej nie umiał, to też się z tego cieszy. Tak samo powinniśmy my się cieszyć z naszych postępów, na przykład w tym, że nasza mowa jest coraz lepsza, że mamy coraz mniej gniewu, że mamy coraz mniej niepokoju, że jest nas coraz więcej spokoju, coraz więcej właśnie tych dobrych rzeczy. So the Buddha specifically talks about how we use recollections of our good behavior, of our good conduct, of sila, in order to gladden the mind. And that's sila nusati. And that's exactly what this is. A więc tutaj Budda ma tą naukę o tym, że powinniśmy właśnie dokonywać refleksji nad naszym dobrym postępowaniem i właśnie się z tego cieszyć, właśnie gladden, pamodża, czyli właśnie tak, takie radosne uniesienie. I to jest po prostu praktyka, która się w buddyzmie nazywa silanusati, czyli właśnie jakby rekolekcja swojej własnej dobroci czy moralności. And it's actually a joy to do this. So, you know, it's how to convert being frustrated into joy. And for many, many years, I would wake up in the morning and I trained myself. So my waking thought was, good morning. Yay! My job for today is to be kind. I mean, how wonderful. It's just a wonderful thing. I tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby uczyć się właśnie tego, żeby rozpuszczać tą frustrację, a kultywować radość. I ja właśnie też miałam taką praktykę, że przez wiele, wiele lat każdego ranka po prostu starałam się, żeby moja pierwsza myśl to było: o, kolejny dzień, jak wspaniale. Moim zadaniem na dzisiaj jest bycie dobrą czy miłą. And so, as you get more joy with seeing some results, that gives you more motivation and it spurs you on to practice more. And, okay, oh, you just translate and then I'll do the next bit. I tutaj jest tak, że po prostu jak zaczynasz jakby doceniać właśnie te rzeczy, to właśnie wzbudzasz sobie radość ze względu na swoje postępy, to tak naprawdę masz jeszcze większą motywację, żeby praktykować dalej i w ten sposób to tworzy właśnie taką no, motyw kuli śnieżnej, że wszystko się coraz bardziej idzie w dobrą stronę. So we're purposefully feeding the momentum. We're doing it consciously, right? It's the natural process then. And okay, yeah. A więc tutaj chodzi o to, żeby po prostu wzmacniać ten proces, żeby budować to momentum i wtedy jak ono zaczyna się rozpędzać, no to naturalnie to idzie coraz bardziej w dobrą stronę. Okay. And so you can see this is very different to fault-finding mind. Yeah. I jak możecie zauważyć, jest to zupełnie odmienne od właśnie tego umysłu, który szuka dziury w całym, który zawsze się skupia na negatywach. Okay. And how do we know that the path is working, how we're making progress? It's when we assess it. And the Buddha talks about this all the time, that we don't have to tick off things on lists and things like that. We just have to see that we have more peace, less agitation. A więc tutaj jakby Budda, w jaki sposób możemy dostrzec, czy faktycznie robimy postępy na ścieżce. I właśnie Budda mówił, że powinniśmy to jakby zauważać, kontemplować, dostrzegać i tylko nie tak na zasadzie, że sobie odhaczamy na liście coś, tylko po prostu zauważać, czy mam na przykład mniej niepokoju, a więcej spokoju. I w ten sposób widzimy, czy robimy postępy na ścieżce.
So that there is less rumination, less focus on the negative. It's easier to meditate and to focus attention where you want, not just being a slave to where your mind is taking you. A więc tutaj właśnie chodzi o to, żeby mniej mieć ruminacji, czyli takiego błądzenia w negatywnych myślach i w ogóle mniej negatywizmu, tylko żeby właśnie mieć więcej tych pozytywnych myśli i żeby przede wszystkim nie być niewolnikiem swoich myśli, tylko umieć jakby kierować nasz umysł w taką stronę, w jaką my chcemy. I wtedy w tej medytacji możemy to robić i to wszystko staje się dużo prostsze i przyjemniejsze. We can see that the right efforts are moving in the right direction. It's easier to give rise to good mind states, and you're quicker at getting rid of the negative mind states. I widzimy, że po prostu właściwy wysiłek prowadzi do właściwych owoców, że kiedy to wszystko praktykujemy, to coraz łatwiej jest nam wyzwalać w swoich umysłach pozytywne stany i coraz łatwiej jest nam wygaszać te negatywne, kiedy się pojawiają, coraz szybciej to robimy. And there's another outcome. Keeping your precepts become a natural way to be. You'll see the further you move along the path, you don't have to use any willpower. It just becomes natural to keep the precepts. And the further along the path you go, the more and more and more and more precepts you will keep. I co jest kolejną rzeczą, która naturalnie się dzieje poprzez właściwy wysiłek, to jest to, że właśnie trzymanie wskazań buddyjskich staje się coraz bardziej naturalne, że coraz mniej musimy wkładać w to siły woli, tylko po prostu to się staje naszą drugą naturą, że chcemy trzymać tych wskazań. Im dłużej praktykujemy, im głębiej jesteśmy na ścieżce, tym bardziej naturalnie będziemy chcieć przyjmować coraz, znaczy będziemy trzymać coraz więcej wskazań. And so your confidence increases because you can actually see that the path is working like the Buddha said it would work. I wtedy rośnie nasza pewność siebie, nasza wiara w siebie, ponieważ, czy w ścieżkę, ponieważ widzimy po prostu wtedy, że faktycznie zmieniają się rzeczy na lepsze i dokładnie w taki sposób, jak powiedział Budda, że będą się zmieniać. And it's like when a musician has practiced and all of a sudden they're able to play music. You know, they can pick up their instrument and play along with somebody. And the joy that they get and the confidence that they get that all those hours have really paid off and the joy grows. I to znowu, tak jak muzyk, który ćwiczył bardzo długo i wreszcie jest w stanie po prostu wziąć instrument i zagrać i potem może zagrać z kimś razem, to czuje ogromną radość z tego i tak samo jest właśnie na naszej duchowej ścieżce. And it becomes like an avalanche. It has its own momentum. The more joy you have, the more confidence you have, the more results you have, the more you want to practice, the more time you want to dedicate to the path. I to jest właśnie taki efekt lawiny, że im bardziej jakby właśnie robimy te postępy, im więcej właśnie dostrzegamy je i mamy więcej radości w związku z tym, no to chcemy coraz więcej praktykować. No i przez to robimy jeszcze większe postępy, więc ta radość jest jeszcze większa, więc motywacja jest większa i ten efekt lawiny się po prostu pogłębia. Now I'm talking a lot about music and that's because I've been looking after my father recently. My mother died last month and so I've been spending time with him and classical music soothes his soul. So I've been spending some time watching live music on YouTube. And there's a show that Poland is involved with. It's a European show called Virtuosos. I don't know if you've heard of it. I właśnie dlatego mówię teraz dużo o muzyce, ponieważ teraz spędzam dużo czasu z moim ojcem, ponieważ miesiąc temu zmarła moja mama i przez to jakby jestem z moim ojcem, a on akurat właśnie ma tak, że jego właśnie słuchanie muzyki klasycznej go koi. Więc właśnie czasami właśnie oglądałem z nim i jest taki program Virtuoso, w którym też Polska ma swoją reprezentację. Nie wiem, czy słyszeliście. Yeah, so it's just taken place in Budapest and Poland is represented. But the thing that I want to talk about is they're all very young musicians, virtuosos, you know, from 8 years old to 20 years old. And
one of them was asked how much they practice. And she was a 12-year-old harpist. And was it the 12? Anyway, she said 7 hours a day. And it's because she had such joy in the music. And I think this is what happens. If you're a beginner or you're not that interested or it's not going well, you have to work hard to practice for half an hour. But when things are going really well and you love it, and you love it, you want to practice. A więc tutaj właśnie ten jakby tam konkurs, co to jest, się dzieje w Budapeszcie i Polska ma tam swoją reprezentację. W każdym razie chodzi o to, że tam bardzo młodzi ludzie jakby są w to jakby no tymi, co tam w tym biorą udział i to są właśnie ludzie od wieku od 8 do 20 lat wirtuozi. No i właśnie jest tam właśnie było taki wywiad z taką dziewczynką, która jest właśnie harfiarką, która ma 12 lat i zapytano ją, ile dziennie praktykuje, jakby trenuje na instrumencie, no i właśnie powiedziała, że 7 godzin. No i właśnie tutaj chodzi o to, że jeżeli ktoś naprawdę kocha to, co robi i po prostu ma tą radość, że idzie dobrze, no to praktykowanie 7 godzin dziennie nie jest wtedy czymś, że tak powiem, niewykonalnym. Natomiast właśnie jeżeli ktoś nie ma tej radości, nie ma tego takiego zaangażowania, nie ma tego tej pasji, nie ma tej miłości, nie ma tego, że to idzie tak dobrze, no to wtedy nawet pół godziny dziennie praktykowanie jest trudne. Natomiast jeżeli właśnie naprawdę widzimy te dobre rezultaty, cieszy nas to, kochamy to, no to wtedy staje się to bardzo proste i naturalne. There's no need to be a virtuoso, but what there is important is to match your desires, your goals with the effort that you put in. So if you want to, going still with the music, if you want to just play a little bit and enjoy yourself a little bit, that is absolutely okay. But if you want more, then you know that you have to put in more effort. So there's no good or bad or right or wrong. It's just about matching it, having the right aim with the expectation of what you have to put in. A więc tutaj najważniejsze jest to, żeby po prostu dostroić swoje pragnienia i swoje oczekiwania z po prostu realną sytuacją naszego zaangażowania w praktykę. I tak samo właśnie nawiązując znowu do tej metafory muzyki, jak ktoś po prostu chce sobie troszeczkę pograć i mieć z tego radość, jest to w pełni jakby w porządku, tylko niech wtedy właśnie nie tworzy sobie tych zbędnych oczekiwań tego wirtuozerii, która mogłaby doprowadzić do frustracji. I po prostu wtedy właśnie tutaj na buddyjskiej ścieżce nie ma tak, że coś jest dobre czy złe, właściwe, niewłaściwe, jeśli idzie o jakby poziom, do którego mierzymy, tylko po prostu warto mieć tą świadomość, że jeżeli wystarczy nam, żeby sobie trochę pograć i mieć trochę więcej tego spokoju i dobroci w życiu, super, ale jeżeli chcemy właśnie osiągnąć tą wirtuozerię, no to musimy mieć świadomość, że trzeba po prostu będzie włożyć więcej tego wysiłku, a więc też po prostu mieć to podejście takie bardziej z tą właśnie taką dobrą motywacją. And so it's important to have realistic expectations and acceptance of yourself at whatever level you want to be practicing at. So it's about gentleness. And the Buddha himself, you know, through all of his lives, he also started with the very first step. It's totally okay to be a beginner. Don't be frustrated. A więc tutaj najważniejsze to jest właśnie mieć takie realne, jakby realne spojrzenie, realne oczekiwania i akceptację po prostu siebie w tym procesie, co się łączy też właśnie z łagodnością, no bo jeżeli jesteśmy łagodni, no to akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy, te swoje właśnie małe kroczki. I o to w tym chodzi. I tak samo Budda też kiedyś na ścieżce zrobił pierwszy krok, więc jest to totalnie okej okay być na samym początku ścieżki. And if you feel that this is something that you want to take further, then you can. And that's basically, it goes all the way up to monasticism, which is where you are practicing 24 hours a day. And you've got that whole
range, and you can do it as you feel, but there is no right or wrong or better or worse. And it's just really about being at peace and accepting where you are. Because practice is a joy. Yeah. A więc tutaj chodzi o to, że możemy sobie praktykować tak, jak czujemy. I oczywiście, jak ktoś chce więcej, głębiej, to właśnie wtedy po prostu może to zacząć robić i może dojść aż do życia monastycznego, gdzie faktycznie praktykujemy 24 na dobę i wtedy to jest takie najbardziej intensywny trening. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby po prostu akceptować siebie w tym, gdzie jesteśmy, żeby właśnie nie czuć się lepsi czy gorsi, bo tak nie jest. Tylko po prostu właśnie chodzi o to, żeby być jakby w pokoju ze sobą i w takiej zgodzie ze sobą, ponieważ praktyka jest radością. There are many delicious fruit on the way. It's not just that you get fruit at the very end. There's lots of ways that your life is improved from even the smallest little bits of practice. Don't underestimate them. Appreciate every piece of fruit you get. I właśnie to jest tak, że owoce praktyki to nie jest tylko ten ostateczny owoc. Jest bardzo wiele różnych owoców już po drodze, bardzo pysznych, pięknych owoców. I właśnie nawet jeżeli mamy mało praktyki, to już zaczynają się w pewnych względach w naszym życiu rzeczy zmieniać na lepsze. Więc chodzi o to właśnie, żeby się cieszyć, żeby smakować te dobre owoce, które przychodzą od samego początku. So as you start to realize this fruit, when you look back and you assess and you do the recollections, then gratitude for the path starts to arise as you develop mastery. I to jest tak, że po prostu jeżeli robisz postępy na ścieżce, to widzisz te dobre owoce i wtedy powstaje właśnie wdzięczność względem ścieżki czy wdzięczność względem praktyki. So you'll see what I'm describing. You might be able to see the underlying pattern of dependent arising happening here. How when you put the causes in place, you get certain results. And it has a cumulative and amplifying effect. Okay, so it's cumulative and amplifying. A więc widzicie, że tutaj w tym wszystkim, co mówię, jest pewien schemat. Pewne takie prawidło, które przenika to wszystko, a jest tym właśnie współzależne powstawanie, przyczynowo-skutkowe, że chodzi o to, że jakby wytwarzając pewne warunki, pewne przyczyny, pogłębiają się pewne efekty, pewne owoce i po prostu ten efekt jest taki coraz bardziej wzmacniający się, ma ten efekt lawiny, że im więcej jakby jest tych dobrych przyczyn, tym coraz więcej będzie dobrych owoców. So I'm going to have another simile, lots of similes today. And this is about baking. So let's say we want to bake a delicious cake. Yeah? A więc teraz kolejne przypowieści, dużo przypowieści, porównań, metafor i właśnie teraz będzie o porównywaniu do robieniu pysznego ciasta. So when you're baking a cake, there's also a process. You need to gather all of the individual ingredients. And then there's a process that you have to go through in order to make the cake at the end. So this is the difference between, or how the cumulative effect happens. If you only have the ingredients all singly in piles on the table, they're not very exciting. A więc to jest tak, że tutaj, żeby zrobić ciasto, no to musimy oczywiście mieć odpowiednie składniki i później z tymi składnikami musimy wykonać pewien proces, żeby zrobić ciasto. I dokładnie tak samo jest w praktyce, że jeżeli mamy tylko rozłożone składniki, ale nic z nimi nie robimy, no to nie jest to szczególnie ekscytujący proces wtedy. But when you blend them together in the correct combination through skill, then they start to get more interesting. And then you bake it, not too little, not too much, just right. And you get a beautiful cake. It's cumulative and amplifying. It makes those ingredients sing. I to potem jest tak, że właśnie dopiero kiedy zaczynamy mieszać te składniki w odpowiedni sposób, no to właśnie wtedy to zaczyna być naprawdę ekscytujące i takie po prostu radosne. I
chodzi o to, że potem zaczynamy piec to ciasto i właśnie chodzi, żeby piec je ani za słabo, ani za mocno, tylko w odpowiedni sposób i właśnie w taki sam sposób możemy praktykować, żeby ten proces właśnie wtedy staje się taki ciekawy i miły i po prostu w odpowiednich jakby proporcjach i wszystko idzie w dobrą stronę. Okay. I can see we've already been going for an hour. I'll just take just a couple more minutes. Is that Tutaj widzę, okay? że już lecimy przez godzinę, ale jeszcze kilka minut. Of course, there is no time limit, so... Okay. And if someone okay. must go, then they can go, it's no problem. Okay. So I just want to highlight one other aspect, and that is that it's important that we focus on putting the causes in place. This relates to the conditioned path. So our job is really to put the causes in place. A więc tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę jakby na ten fakt, że najważniejsze, bardzo ważne w buddyzmie jest ten przyczynowo-skutkowy aspekt tych procesów i że właśnie ścieżka polega na jakby wytwarzaniu odpowiednich przyczyn. So we cultivate the seeds, okay, like we're growing precious plants. And those seeds are kindness, skills, and contentment. We focus on what we put in, not what we're getting out. And this relates back to the story about the fault-finding mind. That's focusing on what you want, not what you're putting in. A więc tutaj możemy porównać właśnie to wytwarzanie odpowiednich warunków, odpowiednich przyczyn do jakby nasion, które zasiewamy, prawda? I właśnie tymi nasionami, które chcemy zasiewać, jest dobroć, ukontentowanie i te umiejętności. I tutaj właśnie to wraca do tego właśnie aspektu tego negatywnego umysłu, który wyszukuje we wszystkim wad. Ponieważ właśnie tamten umysł polega właśnie na pragnieniu, że nie patrzy na przyczyny, tylko już chce owoców, już chce efekty. So it's a skill to harness the power of dependent arising. We can make it work like an avalanche, so it becomes a natural process, and there's a push and a pull action, and then you're just along for the ride. But these are skills. I tutaj właśnie chodzi o to, że to współzależne powstawanie, ta przyczynowo-skutkowość, no właśnie możemy jakby używać tego prawa natury, tej nauki Buddy po prostu dla naszej korzyści, że po prostu widzimy ten przyczynowo-skutkowy proces, że kiedy wytwarzamy odpowiednie przyczyny, to właśnie wtedy jest ta lawina tych dobrych efektów. And so it's a natural process. And the skills, you know, the Buddha gives the simile that there's the scum on the surface of the pond and you have to push away that so that you can see clearly. It's the skills that push away the scum on the surface of the pond so that you can see clearly. And that's where the insights start to come. I tutaj właśnie Budda daje kolejną przypowieść właśnie o tym, że te umiejętności, możemy je też porównać do tego właśnie, że jeżeli mamy zbiornik z wodą, jakieś tam jeziorko, w którym jest dużo jakichś, nie wiem, brudu, mułu i tak dalej. Musimy to wszystko zrobić tak, żeby to właśnie odsunąć na boki, żeby to wszystko opadło i wtedy klarownie możemy widzieć i właśnie wtedy pojawiają się wglądy i to jest kolejna jakby przypowieść opisująca tą ścieżkę. So the gold, when we're talking about the purification of the gold, through the application of skills and training, the gold has been purified enough that now the mind is clear and radiant and pliable, and the road is open for the deep meditations, for the deep insights. I właśnie tutaj to wraca znowu do tej przypowieści o oczyszczaniu złota, tak jak właśnie oczyszczaliśmy to złoto symbolizujące umysł coraz większych, coraz bardziej subtelnych nieczystości, to ono się staje wtedy takie elastyczne, świetliste, gotowe do obróbki i tak samo umysł staje się świetlisty, właśnie elastyczny
gotowy do wglądów po prostu. I wtedy właśnie głęboka medytacja i głębokie wglądy są przed nami otworem, kiedy dokona się ten proces oczyszczenia. And now the process, the path is really moving. It has momentum. And we're aligning our perception, the way we see the world, to the way the Buddha saw the world. And we keep going until eventually, we'll understand the world as the Buddha saw it and see reality as it is. And that's the end of suffering. I tutaj chodzi o to, żeby właśnie bardzo stopniowo kroczyć tą ścieżką i po prostu, jeżeli będziemy oczyszczać ten umysł i właśnie wkładać te odpowiednie warunki, te odpowiednie nasionka, to kiedyś dojdziemy do tego momentu, że będziemy widzieć świat tak jak Budda, czyli takim, jakim jest, i kiedy to się stanie, to nastanie koniec cierpienia. And so, when we reflect like this, gratitude for the path starts to arise. My goodness, thank you, Buddha. Thank you, Buddha, for giving us the recipe, for showing us the training. All we have to do is follow the steps. How lucky are we? I wtedy właśnie, kiedy widzimy chociaż pierwsze te owoce, no to i widzimy, w którą stronę to prowadzi, to pojawia się właśnie ta wdzięczność dla tej ścieżki i wdzięczność dla Buddy. Dziękuję ci, Buddo. Dziękuję ci, Buddo, jakim jesteśmy szczęściarzami, że już mamy po prostu tą instrukcję, że Budda powiedział nam, jakie mamy podjąć kroki i po prostu je podejmujemy i wtedy zbieramy te piękne owoce. Jakie to jest szczęście, jaka wdzięczność. So the recollections are easy now, and meditation becomes easily achievable because there are no more of the hindrances in the way, no more obstacles to clear seeing, no more obstacles to the deeper states and to deeper insights. Our vision has cleared. I właśnie poprzez tą drogę oczyszczenia, poprzez właśnie tą stopniową oczyszczanie swojego serca, poprzez rozwijanie tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, wtedy po prostu znikają te przeszkody, te splamienia, te wszystkie rzeczy, które blokują nam tą klarowność widzenia. A kiedy jest ta klarowność widzenia, no to wtedy głęboka medytacja i te wszystkie wglądy się naturalnie odkrywają. To jest naturalna ścieżka. Excellent. And so I think that leads us really nicely into some meditation. And I'd like to do meditation on recollections of the Buddha and the Dhamma. I to właśnie prowadzi nas wszystko płynnie do medytacji, bo właśnie będę chciała zrobić medytację takiego rekolekcji, czy przywoływania, czy kontemplacji Buddy i Dhammy, ponieważ tutaj też właśnie w poprzednim zdaniu było, że właśnie to wszystko sprawia, że te takie kontemplacje, te rekolekcje są takie bardzo naturalne. Yes, so this is a Buddha Nusati and Dhamma Nusati, and it's part of right effort. Because what we are doing by this is gladdening our minds. I to właśnie się nazywa w Pali Buddha Nusati i Dhamma Nusati, czyli właśnie to przywołanie czy rekolekcja Buddy i Dhammy, ponieważ właśnie celem tej medytacji jest jakby wywołanie właśnie takiej radości czy takiego rozświetlenia naszego umysłu i serca. So what I'm going to do, the process, and I think maybe we'll do just a short one, just under 20 minutes, as we're going to go through and calm and tranquilize the body and do a body scan for comfort and grounding. A więc tutaj możemy zrobić taką krótszą wersję, tak około 20 minut, właśnie, że zaczniemy od takiego ukojenia, też właśnie uziemienia, rozluźnienia ciała i później przejdziemy do tamtych rzeczy. If you wanna, it can be half hour, I think, but... I think it might be nice to have Q&A because, you know, if anyone has practice questions, I've been, you know, that's sort of my thing. Okay. A więc będzie 20 minut medytacji i później sobie zrobimy sesję pytań i odpowiedzi, no bo mogą być różne właśnie ciekawe, praktyczne pytania, na które lubię odpowiadać. But if you want longer meditation and shorter questions, that's also fine by me. No, it's good. Let's do how you plan, so 20 minutes meditation. Okay. And
So I didn't think how this would work with the translation. Shall I just give the instructions and then you'll repeat them as we're meditating? Or shall I do them all at the beginning and then we meditate? Well, usually it's like the first option, like you just say when you feel and then I translate. But if you want to do the second option, is okay as well. But I think the first one is more natural. So many options, how nice. Yeah. Okay. Dobrze, okay, I'm to just przechodzimy going to do set medytacji. I'm just going to set my timer. Stawię sobie tylko czasomierz. Okay, so please close your eyes, sit comfortably, take a few big deep breaths in and out, just ground yourself. A więc usiądźcie sobie wygodnie, zamknijcie oczy i weźcie kilka głębszych wdechów i wydechów, żeby się tak właśnie zrelaksować, uziemić. So the aim is to calm and tranquilize the body. A więc celem jest, żeby uspokoić swoje ciało. Just breathing in, breathing out. Po prostu oddychamy wdech, wydech. Starting at the feet. Zaczynamy od stóp. I like to do a body scan with gratitude for the body. Lubię robić właśnie taki skan ciała, łącząc to z taką praktyką wdzięczności dla ciała. So thank you, feet. A więc dziękuję wam, stopy. If there's any discomfort, any pain, send metta and relax. Jeżeli czujecie jakikolwiek dyskomfort albo ból, to wysyłajcie temu mettę i relaksujcie się. And moving up the calves to the knees. Przechodzimy wyżej do łydek i kolan. Thank you, knees. Time to rest now. Dziękuję wam, kolana. Czas teraz odpocząć. And moving up the thighs and the hips to the lower back. I przez uda aż po miednicę i plecy. Feel the relaxation. How nice it is. Poczujcie odczucia relaksu. Jakie to jest miłe. Moving up back. Each vertebra. Thank you, back. Be at ease now. Idziemy jeszcze wyżej przez cały kręgosłup, rozluźniając wszystko. O, jak miło. Dziękuję wam, moje plecy. And moving to the shoulders. Przechodzimy do Relax ramion. Those big muscles. Rozluźniamy te mięśnie. And moving down the arms, the elbows. The wrists and the hands. Idziemy w dół przez ręce, łokcie, aż do dłoni. Thank you so much. You work so hard. It's time to rest now. Dziękuję wam tak bardzo. Tak ciężko pracujecie. Teraz czas odpocząć.
Feels so nice. Jesteście tak dobra. Moving up the neck, the skull and the scalp. I przechodzimy wyżej do szyi, głowy. To the forehead. Relax, relax all those muscles. I przez czubek głowy aż do czoła relaksujemy się, relaksujemy wszystkie te mięśnie. And let the relaxation flow down your whole face. I pozwólcie, by relaksacja jakby spowolniła wszystkie procesy. Leave the body and the external senses behind. Be with the mind. Teraz możecie już odpuścić ciało, odpuścić świat zewnętrzny i być ze swoim umysłem. Hello, mind. Hej, umyśle. This is your time to be glad and to be happy and peaceful. To jest twój czas, żebyś był radosny, zadowolony, spokojny. If you feel like it, you can direct your mind to think of all the wonderful qualities and benefits that arise from the path the Buddha showed us. Jeżeli czujecie, że macie teraz na to ochotę, to możecie pokierować swój umysł ku właśnie refleksji nad tym, jakie piękne owoce, jakie piękne zmiany zaszły was w waszym życiu dzięki praktyce Dhammy. Thank you, Buddha, for uncovering this overgrown path and for showing me the training. Dziękuję ci, Buddha, za to, że odkryłeś tą ścieżkę i że pokazałeś mi właśnie ten trening, tą praktykę. All the benefits that I've felt myself and all the benefits of other people who've heard your teaching and have reduced suffering. Dziękuję za te wszystkie owoce tej praktyki, których sam doświadczyłem, jak i właśnie których doświadczyli inni, podążając za twoimi naukami, i jak dużo cierpienia zniknęło dzięki temu. Such gratitude for increasing ease and peace in life. Wdzięczność za to, że jest coraz więcej spokoju i lekkości w życiu. Feel the joy and the energy that comes from these recollections. Poczujcie radość i energię, która płynie właśnie z takiej refleksji.
Appreciate the feelings of joy and gratitude and relax into a happy mind state. I doceńcie właśnie te uczucia radości i spokoju i pozwólcie sobie tak zrelaksować, popłynąć właśnie w ten szczęśliwy stan. And as you relax, and as you feel the happiness, and find the breath, and ride the breath. I jak już właśnie się tak zrelaksujecie i odnajdziecie to szczęście i ten spokój, to możecie odnaleźć też oddech i po prostu płynąć wraz z oddechem. I'm going to be quiet now, the next 10 minutes. Teraz będę już cicho przez najbliższe 10 minut.
We're coming close to the end of the meditation now. I powoli docieramy do końca tej medytacji. Just take your time. Nie śpieszcie się. Reflect on how nice and peaceful it is. Dajcie refleksji, zauważcie, jak jest nam teraz miło i spokojnie. And when you're ready, come back and open your eyes. Kiedy poczujecie, że jesteście gotowi, to powróćcie i otwórzcie oczy. So you see, this recollection and meditation has been part of right effort. A więc widzicie, że ta refleksja, ta medytacja była częścią właściwego wysiłku. You're putting the causes into place to generate beneficial mind states. Jakby była właśnie wytwarzaniem w umyśle odpowiednich tych nasion, tych przyczyn, które dawały owoce właśnie odpowiednich stanów umysłu. Sometimes it's very difficult to go straight to the breath when we're quite agitated. So using recollections to gladden the mind is a skillful means. Czasami nie jest tak po prostu łatwo właśnie wprowadzić umysł w jakiś stan, ale widzimy, że jeżeli po prostu właśnie jakby wytwarzamy odpowiednie przyczyny, dokonujemy odpowiednich właśnie takich procesów mentalnych, odpowiednich refleksji, to naturalnie pojawiają się przyjemne, właściwe stany. Because as you become a bit more peaceful and a bit more joyful, it's easier to go deeper into the meditation and you become still and can focus on the breath and then go even beyond the breath. I właśnie dzięki temu, że na początku wytwarzamy właśnie te najbardziej spokojne, radosne stany, to dużo łatwiej jest nam się głęboko zrelaksować, właśnie tak odpuścić medytacji, łatwiej jest nam wtedy też skupić się na oddechu i kiedy potem płyniemy z tym oddechem, to dzięki temu możemy nawet kiedyś przekroczyć również ten oddech. So you see how it works, and it took skill to do it. A więc widzicie, w jaki sposób to działa i to wymaga umiejętności, żeby to zrobić. Very good. The sun is about to set here. Bardzo dobrze, jak widzicie, słońce tutaj już zachodzi. Shall I try and move the computer to show your picture? It's very beautiful. Czy powinnam tutaj przekierować komputer, żeby pokazać? I think you can try. It's always not the same with the camera, but you know. you can Don't try worry. It. Do it. Okay, and hold it for a sec. Yeah. You must put up a little. Yeah. Okay.
Yeah, I can No imagine. good. It's pretty good. It's pretty good, but because I was in Australia and I seen the, sunsets, they are so beautiful. But we have to use some imagination because the camera is, Okay. it just It's the blinds the ocean camera. is just Yeah. there. Oh, well, I just wanted to share. Chciałem się podzielić. Yeah, it was nice. Thank you. Okay, so we go to Anyway. Q&A. Okay, now I just hope that that will alleviate some frustration that people might have and inspire you to take joy in all of the little steps because they're worth enjoying. They're wonderful. A więc mam nadzieję, że ta mowa i to całe spotkanie pomoże Wam właśnie odpuścić tą frustrację związaną z praktyką, a właśnie przekieruje Wasze umysły, żeby doceniać właśnie i cieszyć się z tych wszystkich nawet małych owoców, postępów, które robimy na ścieżce. Okay. Okay, so Q&A. It's quite difficult doing a talk with translation, I have to say. Muszę przyznać, że dość ciężko się daje mowę z tłumaczem. I can imagine translating is also not that easy. But with No, practice, you everything didn't. is, you know. That's it. That's it. Practice, practice. Z praktyką wszystko przychodzi łatwo, także trzeba praktykować. Okay, so let me get some questions. Should I prioritize, the practical questions to the relating to the subject first? However you like. You're the boss. Okay. Okay. So Agata writes, I thank you beautifully. I heard that on the path there is some purification process that can be some dif various difficulties in practice. Could you please tell something about it? How these difficulties can manifest and how to overcome them? There's so many difficulties. And Jest bardzo dużo trudności. the Buddha talks about them, he talks about crocodiles and swamps and cliffs and all kinds of things, and they're all there, and I've fallen off most of them. Więc Buddha mówi o różnych trudnościach, różnych krokodyla i tak dalej. I ja sama wpadłam w te wszystkie trudności po drodze. I don't think that I can give a general answer because each one is specific and each one requires a different approach. But the thing that I've used for my own practice is to see what leads to good states and what leads to bad states. So whatever you're trying, if it's just leading to bad states, you know that you need to try something else. So I always go back to the basics. And that's been my rule of thumb that really keeps you on the right track. A więc tutaj właśnie nie da się dać jednej odpowiedzi takiej na wszystkie rzeczy, no bo każda sytuacja jest unikalna, indywidualna i tak dalej, ale jeżeli właśnie to ja robię z reguły i tutaj można faktycznie wyekstrahować taką esencję, to jest to, żeby po prostu zauważyć, które rzeczy prowadzą do złych, nieprzyjemnych stanów, które prowadzą do dobrych, przyjemnych stanów. Po prostu te rzeczy, jeżeli robimy coś, co cały czas prowadzi do złych stanów, to ewidentnie nie jest to dobre i powinniśmy tego zaniechać i robić te rzeczy, które prowadzą do dobrych. Więc to są te podstawy, do których zawsze wracam. That's not a very good reply, but if you want to ask about a specific thing, I might be able to be more helpful. I think this is a very good reply. To nie jest dobra odpowiedź, ale jeżeli chcesz mnie zapytać o jakieś konkretne rzeczy, ja powiedziałem, że uważam, że jest to bardzo dobra odpowiedź. Okay. I will have to read questions in both Polish and English. So, first in Sure, Polish and sure. English.
Dziękuję za piękną mowę. Chciałabym zapytać o interpretację mojego doświadczenia z medytacją. Ilekroć zaczynam medytację i proces relaksowania ciała, pojawia się u mnie silne napięcie szczęki. Próby zrelaksowania tej partii przynoszą odwrotne od zamierzonych efekty. Kiedyś identyczne doświadczenia miałem z brzuchem, teraz z twarzą. Próbuję ukochać to napięcie. Czy są jakieś inne metody lub wyjaśnienia tego doświadczenia? Dziękuję za odpowiedź. Okay. Thank you for a beautiful talk. I would like to ask you about interpretation of my experience with meditation. However, many times I meditate and there is this process of relaxing the body, my jaw becomes very tense. Any attempts to relax this part brings opposite results. In the past, I had identical situation with my belly, but now with face. I try to love this, to give metta to this tension, but is there some other methods or explanations of this experience? Thank you for answer. That's very interesting question. Now, the first thing I want to point your attention to is that the issue with your belly stopped and the issue with your jaw arose. To bardzo ciekawe pytanie. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że zauważmy przyczynową skutkowość, że jakby zniknęły jakby problemy z brzuszkiem, ale zaczęło się pojawiać napięcie w szczęce. So if you can figure out how the issue with your belly stopped, you can apply the same things to your jaw. Więc jeżeli uda ci się odkryć, jaka była przyczyna tego, że skończyły się problemy z brzuchem, to wtedy możesz zaaplikować tą samą strategię do szczęki. And sometimes when a particular part of us is clamoring for an attention, you can actually focus on some completely different part of the body. So just let your jaw do what it wants to do. Don't worry about it. I właśnie jedną z takich metod jest to, żeby właśnie po prostu skupić się na czymś zupełnie innym, na zupełnie innej jakby partii ciała, więc po prostu możesz skupić się na innych, a pozwolić szczęce po prostu być jaką jest, nie próbując nic zmienić. So for example, you change where you put your attention. Put your attention on your feet and really go into your feet. Feel every toenail, feel every joint, feel the skin, feel the bottom of your foot, the top of your foot, and really focus on your foot and see what happens. Na przykład możesz skupić się na swoich stopach bardzo głęboko, poczuć wszystkie wrażenia, poczuć skórę, z dół stopy, górę stopy, bardzo jakby głęboko się tam skupić i zauważ wtedy, co się zmieni. And just see how it goes. It's you have to play around with it. And I think these things, you have to find your own solutions. So be creative, okay? Be creative. A więc chodzi o to, że po prostu musisz szukać swoich własnych rozwiązań, obserwując właśnie tą przyczynę i skutek i bądź kreatywna, po prostu jakby kreatywnie odkrywać nowe rozwiązania. Okay. That okay? Yes. Yes. There is a follow-up question from the previous person. Konkretnie mam na myśli, czy choroby, które się pojawiają od momentu zaczęcia praktyki, mogą mieć związek z takim procesem oczyszczania. Tutaj jest właśnie pytanie kolejne do tego poprzedniego. So the follow-up question is, I mean specifically the thoughts or sickness that can arise from the moment where the practice have this connection with purification process. Can you repeat that, please? Yeah, she means that from the previous question about the problems that arise during practice of purification, that she means specifically certain thoughts and the sickness in the body that arises. I think she means when she starts at practicing and she thinks if it's some purification process. So are these bad thoughts? Is there a link between the thoughts and the sickness? I'm not quite understanding. Tutaj Viveka pyta, czy te myśli i choroby są jakoś połączone.
Nie, okej, okay, she respond. Nie, to nie myśli, tylko nieustannie choroby. No, it's not thoughts, it's to jakby continually sickness. Like all So the it's time sick. being unwell. Yes. Okay. Oh, and is that an obstacle on the path? Czy to Okay. jest jakby, czy tutaj chodzi ci o to, że to jest jakby przeszkoda na ścieżce, czy coś, co wywołuje praktyka? I ask her. She asks if it's an obstacle on the path that there are all the time sickness. Repeat that once more, what you just said. She asks, is this the obstacle on the path that the sickness is there all the time? Well, it doesn't have to be an obstacle. It depends on how you look at it. Often, difficulties can be opportunities. And so we learn how to look at them. So it's about, you know, if you're continually sick, is what is it about the sickness that becomes the obstacle? You know, if it's just physical pain, then it's one thing because you can't settle and focus because the pain is so bad. But if it's mental pain, such as worrying about the sickness or thinking I shouldn't have the sickness or the sickness is stopping me doing something, then you can actually address those thoughts. Oh, sorry, I forgot you have to translate. No problem. Tutaj właśnie chodzi o to, że sama choroba niekoniecznie musi być przeszkodą, ponieważ właśnie często jest wręcz szansą, ponieważ może nam dać dużo możliwości do praktyki właśnie z tą percepcją i tym wszystkim. No tutaj możemy dwa aspekty. Jeden to jest właśnie ból fizyczny, który faktycznie może utrudniać, no bo trudno się skupić na czymś, jeżeli mamy intensywny ból. No, chociaż z tym też można praktykować, no i ale jeżeli idzie o mentalne właśnie jakieś aspekty, że właśnie mamy tam frustrację, że jesteśmy chorzy, czy coś tam, no to jest dużo łatwiej, bo wtedy możemy naprawdę zmieniać właśnie te wszystkie schematy myślowe i po prostu praktykować w ten sposób. Because sometimes the conditions that we have will dictate how we need to practice. And so if you look at it as an opportunity, it will guide your practice in a particular direction. Bo bardzo, po prostu jest tak, że to, co jaka jest nasza praktyka, jest właśnie zależne od naszych warunków, od wszystkich uwarunkowań w naszym życiu. Więc w tym przypadku po prostu właśnie to może być właśnie po prostu praktyką. Jeżeli będziemy podchodzić do tego w odpowiedni sposób, kultywując odpowiednie percepcje, odpowiednie nastawienie, no to właśnie to poprowadzi naszą ścieżkę w odpowiednim kierunku. Is that enough? Yeah, I think so. Okay, next question. Jak radzić sobie z uczuciem senności podczas medytacji? How to deal with feeling of sleepiness during meditation? Of being sleepy during meditation, like feeling sleepy? Well, see if you can find an object that makes you not sleepy, which is where the recollections can sometimes be quite good. Okay, so, yes, so A you więc can translate that and then I'll be next. znajdź po prostu obiekt, który podczas medytacji sprawia, że nie jesteś senny. I tutaj właśnie przykładem mogą być właśnie te takie kontemplacje, te takie przywoływanie do umysłu pewnych takich rzeczy, jakie robiliśmy dzisiaj. And sometimes if you're really tired and you're going to be sleepy, then you can try walking meditation. A jeżeli właśnie to nie działa, to możesz spróbować medytacji chodzonej. And sometimes, if you're so sleepy, you might need sleep, and then you should go and have a sleep. And after you've had a sleep, come back and do meditation. A czasami po prostu jesteś zmęczony i potrzebujesz snu i wtedy po prostu się prześpij i wtedy pomedytuj, jak jesteś wyspany.
Okay, someone privately wrote to me, but it's okay. So next question. Z uspokojeniem ciała nie ma problemu. Osiadam bardzo szybko, lecz problem jest z utrzymaniem go. Po 30-40 minutach zaczynam podziwiać miły stan i się tym podniecać i to bardzo mocno rozprasza, jak stać w miejscu. Okay, I don't have problems with calming down the body. I like feeling grounded very quickly, but problem is with keeping that up after half hour or 40 minutes. I start to like adore or, you know, just being in wonder of this pleasant state, and I try to get so very excited, and it becomes very distracting. How to keep still? Well, I think with a lot of these things, it is just practice. You know, you just ride with it, and it's again, it's the expectation. Just see where your meditation takes you, and if you get excited, just say, oh, I'm excited now, and then wait and see what happens next. And with a lot of these things, it's just trial and error. So it's with any skill, you know, whether you do it this way or that way, you just really have to, you know what, sorry, I'm talking too much, aren't I? No, you can go on, really. I'm fine. Okay. You know, I really like to make people feel comfortable with being creative and not so caught up in the right and the wrong. If it's leading to bad states or going wrong, you'll find out. But there's a lot of leeway for creativity and for watching what's happening. So in these circumstances, I find that you're inside, you're looking at mind, and if this is happening, look at what's happening to mind and why this is happening. You know, this is you can really examine your mind, and when you're quite peaceful, that's exactly the time, and you might see very interesting things. A więc tutaj chodzi o to, że tak naprawdę nie ma jakby jednej odpowiedzi. Tu chodzi o to, że w praktyce po prostu trzeba więcej praktykować i metodą prób i błędów eksperymentować, żeby zauważać właśnie, jakie przyczyny prowadzą do jakich owoców. Więc w tym sytuacji po prostu spróbuj różnych rzeczy i sprawdź, która będzie sprawiać, że po prostu w tym momencie zaczniesz się bardziej uspokajać, być bardziej właśnie takim nieporuszonym. I właśnie co jest takim moim głównym przekazem, to jest właśnie to, żeby sprawić, żeby ludzie czuli się komfortowo z byciem kreatywnym. Że po prostu, żeby właśnie traktować ten proces jako taki kreatywny proces odkrywania różnych sposobów osiągania różnych stanów i po prostu trzymając się tego pryncypium właśnie przyczynowo-skutkowości. Po prostu obserwuj swój umysł, obserwuj, dlaczego tak się właśnie czuje, dlaczego tak się dzieje. Dojść do przyczyny chociażby właśnie tej zbytniej ekscytacji i tak dalej. I później próbuj różnych rzeczy, żeby po prostu właśnie to zmienić w taką stronę, w jaką chcesz. I ostatecznie sprowadza się wszystko do tego, że po prostu obserwujemy, zauważamy przyczynę, dlaczego tak jest. I te rzeczy, które prowadzą do złych stanów, nie staramy się nie kultywować, a te, które do dobrych, starać się kultywować. I to jest po prostu otwiera właśnie tą kreatywność, tą taką wolność, tą eksplorację w tym wszystkim. Because it's a wonderful thing in meditation when you're focused on the mind and the rest is gone, you can really see how it works. And when we're talking about the mind being the instrument, this is where you get to really play with it and have a look at it. So go for it. A więc to jest tak jak z tym porównaniem znowu do instrumentu. Jeżeli porównamy umysł do instrumentu, no to na instrumencie można grać naprawdę na bardzo wiele różnych sposobów. I tak samo właśnie po prostu warto po prostu grać ze swoim umysłem, obserwować go, jak on się zachowuje w różny sposób i po prostu w ten sposób go poznajemy, uczymy się coraz lepiej. Więc po prostu z taką właśnie pozytywnym podejściem po prostu warto po prostu sobie to eksplorować. Okay. Czy na właściwej ścieżce odpuszczania naturalnie pojawi się moment odpuszczenia umysłu?
Czy są do tego jakieś właściwe działania, umiejętności, które warto praktykować? Thus, on the path of this correct path of letting go, thus will there come a moment when naturally we let go of the mind? Are there some specific correct practices or skills that we should cultivate for that? So I think it's Well, I about think the letting go of skills. mind. Yes. Yes. Well, the skills. So, for example, when you're practicing kindness, okay, one of the prerequisites to practice kindness is you have to let go of some of the ego. You have to be more selfless. You have to focus on the other. And these types of things build up in a crescendo. And it becomes easier then in meditation to move further away. So that's where I was talking about how it's an amplifying effect from all of those different factors and ingredients on the path, and why they're so important as the foundation for meditation. A więc tutaj znowu możemy obserwować właśnie to, jak po jakby stopniowo praktykujemy, trenujemy i wtedy to się buduje do takiego crescendo, że możemy dokonać tego odpuszczenia umysłu. I chociażby właśnie na poziomie sila, na poziomie dobroci, moralności. Jeżeli chcemy praktykować właśnie dobroć, no to musimy być coraz bardziej tacy bezinteresowni, altruistyczni, odpuszczać swoje ego, odpuszczać siebie. I za każdym razem, kiedy odpuszczamy swoje pragnienia, swoje ego, no to uczymy się po prostu odpuszczać i potem powoli budujemy tą umiejętność w życiu i dzięki temu potem możemy to przenieść do medytacji, że jesteśmy w stanie odpuścić cały umysł. You can't let go of the mind through willpower or wanting it. It's by conditioning it, putting the causes in place for it to happen. Nie możemy odpuścić umysłu poprzez siłę woli czy poprzez pragnienie, tylko musimy właśnie wytwarzać warunki, jakby w czasie konsekwentnie tak się uwarunkowywać, że umysł natury staje się coraz bardziej odpuszczający. Sadu. Good luck. Powodzenia. Okay, one more question. One more question. How can I, w jaki sposób pozbyć się nałogów takich jak na przykład palenie papierosów? This practical question, that's why I picked this one. Can I like let go of addictions, for example, smoking cigarettes? Oh, addictions are complicated things. We normally are addicted to things because we think they bring us happiness. And it's very difficult to let go of something that we think brings us happiness. Więc tutaj nałogi są bardzo skomplikowaną jakby rzeczą, ponieważ przede wszystkim, dlaczego mamy nałogi? Dlatego, bo robimy jakieś rzeczy jakby regularnie, które myślimy, że dają nam szczęście. I właśnie dlatego trudno jest odpuszczać nałogi, bo mamy to przekonanie, że te rzeczy dają nam szczęście. So you have to find a way to perceive that habit in a different way. You have to start to perceive more negative in it than positive in it. Otherwise, there's no reason to give it up. If you still think it's a positive thing, I mean, deep in your heart, then it's very difficult to give up. A więc tutaj po prostu trzeba znaleźć taką percepcję, która sprawi, że przestaniesz to postrzegać jako coś pozytywnego, tylko jako coś negatywnego. Jeżeli to będziesz postrzegać bardziej jako negatyw niż pozytyw, no to wtedy to może doprowadzić do zmiany. Tylko to musi zajść jakby głęboko w sercu, że naprawdę głęboko musisz poczuć, że to nie daje ci pozytywnych rzeczy, tylko negatywne. So you can work on your perception to see the negatives in it. And then at the same time, you need to find some other activity that is better, that will fill the gap, that will bring you the happiness that you thought, for example, the smoking was bringing you.
Sorry, I got lost. That's quite all right. So there's the two parts. So the one is you have to begin to see it as a negative thing. And the other part is that if it has had a positive, you're doing it for a reason that brings you pleasure, something else has to replace that, because you can't just have a vacuum with no pleasure. So you actually have to replace it with something else. And so it's that push-pull. You need a push-pull attitude. A więc tutaj są dwa elementy. Nie chodzi tylko o to, żeby zmienić tą percepcję, że to nie jest pozytywne, tylko negatywne, tylko musisz jeszcze znaleźć sobie inną rzecz, która jest pozytywna i zdrowa, którą zastąpisz, bo po prostu jeżeli tylko będziesz postrzegał negatyw, twój umysł cały czas będzie chcieć czegoś pozytywnego, więc musisz po prostu sobie sprawić jakieś zastępcze coś, co będzie ci dawać przyjemność w tym czasie, kiedy jej pragniesz. By the way, I got lost because someone got behind you and was taking a picture. That's why I got distracted. But it's gone now, but that's why I got distracted. Yes, I'm at my friend's property because she has internet that works better. Tak, ja tutaj właśnie powiedziałem, że dlatego straciłem wątek, bo ktoś wszedł jakby w kadr i zaczął robić sobie zdjęcie. Właśnie Viveka powiedziała, że po prostu teraz siedzi tam u przyjaciółki, bo ma lepszy internet. Okay, so I think this is it, right? Yeah. Okay, so thank you so much, Viveka. That was amazing. There was a lot of very, good comments. People were delighted with the talk and Oh, that's nice. With your energy and with your wisdom. So very, very good comments. So thank you so much for being there for us. It's such a gift. So a lot of gratitude. Thank you. And I must say it was... Oh, me too. I must say it was easy to translate because I was conditioned by you for many years, how you understand the Dhamma, and I understand it very similarly. So it was easy because, yeah, I was saying the same thing because you conditioned me this way. So thank you so much. It works. It works. Well, thank you very much, everybody. It's very nice to spend some time and share the Dhamma with you. Have fun. Good luck. And all the very best to you. Także dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj z wami być i powodzenia wam wszystkim i wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Sadu. Sadu, sadu, sadu. All the best. Ciao.